TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Fortuna bywa przewrotna, było 1-3, niewiele brakowało, mogło być 3-3. No tak, wiadomo, jak ile ten remis by nam dawał w tych okolicznościach i na pewno bardzo byśmy się cieszyli, a no niestety nie udało się i no nic, no nie możemy teraz się załamać, tylko jedziemy do Gdańska po zwycięstwo i musimy zmobilizować się wszystkimi siłami na ten mecz i nic nam innego nie pozostaje. Teraz. Bez Mariusza Stępińskiego. Do Gdańska by była czwarta kartka. Tak, chyba jeszcze słyszałem, że Michał Koj też chyba będzie pozwał za kartki, także no, będzie, trener będzie musiał to dobrze poukładać, na pewno już jakiś plan w głowie sobie na ten mecz przygotuje i musimy się skupić na 100% i tak jak mówię, jechać do Gdańska i pewnić swego. Chcieliśmy tu już dzisiaj zapewnić sobie tą 8, żeby na ostatni mecz jechać ze spokojną głową. No niestety nie udało się, mieliśmy ku temu doskonałą sytuację w ostatnich minutach, rzut karny, niestety nie udało się wykorzystać i musimy jechać teraz do Gdańska i pokazać klasę, wygrać i żeby zapewnić sobie tą 8. Niewiele, a jednak wiele, bo przegrywamy i niestety nie mamy pewnego awansu do pierwszej 8 i wszystko będzie zależało od ostatniego meczu. No niestety nie udało się. Nie wiem co więcej powiedzieć. Patryk Lipski nie strzelił karnego. Kto wie, czy to nie będzie jeden z najważniejszych karnych w sezonie, ale też fantastyczna postawa i kibiców, i was. No tak, Patryk nie strzelił karnego, jednak w całym meczu przegrywaliśmy. Jakby nie było 3-1, nie możemy sobie po raz kolejny dawać strzelić 3 bramek. Niestety je tracimy, nie strzelamy karnego, nie wiem, to była bodajże 90 minuta i tak jak mówię, no ta 8 może nie, że się oddala, ale ciężko będzie po prostu awansować do niej. Musimy wygrać, a mamy ciężki wyjazd na Lechy. A co do kibiców, to wiadomo, że dopisali, przyszli w komplecie, stawili się, także możemy być z tego zadowoleni. Szkoda, że nie po raz kolejny nie wygrywamy na swoim stadionie. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że na brak emocji w tym meczu akurat nie można było narzekać do samego końca. Walczyliśmy o 3 punkty. Rzut karny w 90 minucie mógł nam zabrać, wydawałoby się już w tej drugiej połowie, zwycięstwo. Zaczynając tak od początku, myślę, że po strzelonej bramce oddaliśmy inicjatywę i ta gra w pierwszej połowie nie wyglądała za dobrze. To ruch dominował i przeważał. Kilka słów w przerwie. Myślę, że zawodnicy dobrze zareagowali. I ta druga połowa wyglądała lepiej. Strzeliliśmy 2 bramki. Kontrolowaliśmy właściwie spotkanie, by w końcówce po naszej kontrze właściwie nadziać się na taką rekontrę ruchu i strata drugiej bramki. Pomyłka Rykiego przy wślizgu, no ale to już takie błędy gdzieś indywidualne, mówimy o tym, których było sporo. Kosztowała nas to, że do końca trzeba było drżeć o wynik. No, a rzut karny podyktowany przez arbitra w 90, nie wiem, pierwszej, drugiej minucie no, mógłby dopełnić takiej czary goryczy w tym spotkaniu. W meczu, który wydawało się kontrolujemy, nie wiadomo jakby się to wszystko zakończyło. Cieszy to, że potrafiliśmy, a właściwie Michał potrafił obronić rzut karny i możemy wywieźć z trudnego terenu 3 punkty. Myślę, że takie zwycięstwa budują drużynę bardziej niż łatwe pokonanie przeciwnika. Zespół myślę będzie mocniejszy psychicznie w kolejnych spotkaniach. Były dobre momenty w naszej grze, ale tak jak powiedziałem, były też słabsze fragmenty gry, na co na pewno zwrócimy uwagę i będziemy próbowali te momenty wyeliminować naszej słabszej dyspozycji. A było tego naprawdę dzisiaj sporo. Będzie o czym mówić na odprawianiu. Faktycznie, co tu komentować? No, wszyscy widzieli, jak ten mecz wyglądał. Na pewno trafiliśmy na inną Wisłę, niż to była Wisła jeszcze sprzed 3 spotkań. I było widać, że jakościowo jest to bardzo dobry zespół. My nie uszczegliśmy się swoich błędów. Natomiast no, w końcówce widzieliśmy, że byliśmy o minuty od awansu do tej 8. Tak się nie stało, ale ja powtarzam ciągle zawodnikom, ciągle dzisiaj po meczu, że
trudno coś sensownego powiedzieć po tym meczu, ale w dalszym ciągu wszystko od nas zależy i to jest najistotniejsze.